Dobra, moi kochani, dzisiaj jest wielki dzień, trochę się spieszymy, bo jedziemy na egzamin na prawo jazdy. Mam nadzieję, że znam. Ostatni raz prowadzisz. Dobra, moi kochani, my właśnie przyjechaliśmy i jesteśmy już na miejscu. No i zaraz będę zaczynał egzamin praktyczny. Nie wiem, czy znam, czy nie, ale mam nadzieję, że znam i mam nadzieję, że będę miał fajnego egzaminatora. Dobra, no co, lecimy do środka. Egzamin, patrz jaką ma tą plakietkę z tyłu. Egzamin w Mustangu, co sobie ludzie muszą myśleć. No ja muszę być za nim, tylko jak teraz zaczniemy przeznać tego, no nie mogę zbyt agresywnie się włączyć za Majka, żeby się, po pierwsze, żeby się nie przestraszył, a po drugie... No nie mogę tutaj wywierać presji, po pierwsze na mini Majku, a po drugie na egzaminatorka chyba. Torce, tak, tak, jest pani. Na egzaminatorce, więc no. Dobra, ja też pobawię się ten, tu w egzamin też puszczę kierunkowska, nie będę przekraczał prędkości. To jest jedyny dzień w roku, kiedy kurwa tak będę jechał. Na razie mini Majk bezbłędnie. Wjechał w zakręt, puścił kierunkowskaz, rozpoznał, znaczy popatrzył na otoczenie, czy pieszy nie przechodzi przez ulicę. Bardzo dobrze. Gdzie teraz pojedzie? Pewnie w prawo. Ja obstawiam, że pojedzie tu w prawo, tutaj gdzieś sobie... Pewnie na jakieś rondo, nie? Tutaj na 100% gdzieś... Ja tu, przynajmniej jak ja robiłem tutaj egzamin, to gdzieś w tych okolicach krążyłem i na przykład byłem parkować gdzieś, nie wiem, tu pojechałem, tam gdzieś pojechałem, właśnie rondo, na Matecznym byłem, generalnie tam jakieś parkowanie na pewno będzie musiał zrobić. No i kurczę, żeby podczas tego parkowania też kamera go nie zgubiła, no żeby się nią nie sugerował za bardzo. Wiadomo, że jak dojeżdża do tyłu, to okej, bo wtedy jakby widzi ile ma odległości między samochodem, który stoi za nim, więc to mu pomoże faktycznie, ale żeby na boki się nie kierował tą kamerą, kurczę. Jednak lusterka powinny zagrać. W prawo jedzie? Główne skrzypce. Bo widzę. Skrzypce. Prawo albo prawo. Majki jedzie w prawo, nie ma kierunkowskaz, widziałem. O kurde. Dobrze, zatrzymał się. Tak, dobrze. Chociaż no jakby na tym pomarańczowym przejechał, to myślę, żeby go nie oblało, bo mimo wszystko, no pomarańczowe, nie? To już było takie na krawędzi pomarańczowe, więc tam wchodziło w grę albo mocne hamowanie, wydaje mi się, że tak było, albo przejechanie na tym pomarańczowym. Ale dobrze zrobił, bo jakby przejechał na tym pomarańczowym, to byłoby takie 50-50, powiedzmy. Na strzałeczkę, okej. Okay. Teraz, kurczę, jak ruszy, to musi się zatrzymać przez strzałeczkę. O, nie jedzie. Michael, może nie widzieć. No nie, dobra, bo pieszy przez ulicę przechodził, okej. Okay. Dobrze, wszędzie kierunkowskaz, to właśnie chodzi. Ale mu koło lewe lata z tyłu, pa. A, to dlatego się kierownica czyni. Szybko, on będzie teraz zawracał, mi się wydaje. Możliwe. To my musimy zawrócić o wiele szybciej, czekaj. No, ej, ale z tym kołem, kurczę, odpaść może nie odpadnie, ale kurde, tak się, powiem wam, że tak, kurde, trochę, ale bardzo to biło? Nie bardzo, ale trochę ruszało, ruszała się trochę kierownica. A to ty jechaliście od początku, tak? Tak, ja jechałem z domu, no. I na początku był git, czy od samego początku? Nie, od samego początku, jak już zaczynałem, jak zwróciłem na to uwagę, jak wjechaliśmy na autostradę. Kurde, ale nie jest źle, co? Na razie jest dobrze, ja bardziej patrzę na te koła, niż na to, jak on jedzie, bo ja pierdzielę. No nie, no nie odkręcam się raczej, nie, ale... No tak wadliwie oby, to wygląda. Oby. Będziemy widzieć, jak śrubka jakaś pierwsza odpadnie, to wtedy... Interwencja. Ale najgorsze właśnie jest to, no co zrobić w takiej sytuacji? On nie odbierze telefonu, bo nie może. Do egzaminatorki też nie mamy kontaktu. I nie zatrzymamy go, bo jak go zatrzymamy, to obleje egzamin. Ja jeszcze robiłem na manualu, nie? To mi noga tak skakała po gazie, po sprzęgle, że robiłem takie fikołki. No puść go, Mike, puść go. Dobrze. Puścił chłopa, więc jest okej. Okay. Zachował odpowiedni odstęp. Tutaj pewnie trzeba lekko przyhamować, dobrze. Dobrze, że to zrobił za pasami. Jakby stanął na środku pasów, no to już by mogłoby być oblany. Chyba parkowanie będziemy gdzieś tutaj. Zaparkował elegancko. Parkowanie mamy zaliczone. Na razie wszystko jest git. Zawracanie? Może go sprawdzę, czy na przykład na nakazy sprawdzę, czy nie? Tak, też tak może być. Powoli powinien wracać, nie? Był 16 minut. Tu była jedna krąkowa, nie? Stawił się do lewej strony. Elegancko. Strzałeczka w prawo, no i pytanie, czy pojedzie, czy nie pojedzie. Ale ma pieszy. To strzałki, czy jakby to... O dobra, zaczyna ruszać, czyli dobra. Teraz powinien się zatrzymać, zatrzymał się. Elegancko, tak. Dobra. Pojechał elegancko, dobra. Kurwa. Zdążył, tak? Elegancko. Zawracanko, nie? Tak, zawracanie na rodzinę. Pewnie będzie wracał powoli do ośrodka. No tak, tutaj na środku trzeba uważać, tak. Ale myślę, że no przyjeżdżał tutaj na to rondo ćwiczyć, nie? Mimo wszystko. Dawaj, Majki, dawaj. Spokojnie, zielone, elegancko. Bardzo fajnie. Dobra. Myślę, że jego egzaminator pokazywał mu takie ronda. Znaczy wie, gdzie po prostu egzaminatorzy zabierają kursantów i zabierał go i pokazywał mu jakby, wiesz, te ronda, nie? Tak mi się wydaje. Tutaj jeszcze na lewy musi się wrócić dobrze. I tutaj z tego lewego właśnie będzie musiał bardziej na środku. Decydujący teraz. Tutaj bardziej blisko tej krawędzi środkowej. Tutaj, tak, tutaj jeszcze jest, tu jest jeszcze git, tak. I tam już prosto i powoli wracamy do ośrodka. No kurczę, na razie bezbłędnie, na razie wszystko idzie płynnie, bardzo fajnie rusza, bardzo fajnie hamuje, zachowuje ostrożność w różnych miejscach, także jak najbardziej teraz, no wydaje mi się, że na razie tylko jeden ten błąd to ta strzałeczka, że na niej nie pojechał wtedy, nie? Aczkolwiek nie wiem, czy jest to błędem.
zobaczymy po prostu, jak dojedzie na miejsce. Dobrze, elegancko pojechał, superowo. Git. Dobrze, dobrze, dobrze. Pięknie, pięknie mi Mike, elegancko. Już myślałem, że przeleci na tym pomarańczowym, ale za już... Za wolno jechał, żeby dołożyć, dobrze, nie? No i elegancko, tak elegancko, bo miał ten czas, tą ramę czasową, żeby, wiesz, jeszcze niezbyt agresywnie wyhamować przed światłami, no i fajnie mu się udało, więc także jest dobrze, jest elegancko. Jestem z niego dumny. Tak go uczyłem jeździć właśnie. Dobrze, zielone, czyste. Czuję się jak sam na egzaminie. Wydaje mi się, że pani egzaminator, widząc pewność siebie mini Mike'a i to, jak pewnie prowadzi samochód, ona nie potrzebuje więcej czasu, żeby sprawdzić jego umiejętności. Ona już wie, że on jest naprawdę porządnym i dobrym kierowcą. Dobra, tutaj mini Mike musi uważać, bo ta strzałka też nie trwa zbyt długo, a tu kilka samochodów przed nim przejechało. Pierwszy nie ma, zielonego nie ma. Świetnie, więc mini Mike może bez problemu sobie przejechać. My również. To oznacza, że mini Mike nie jest flegmatyczny na drodze, że nie, jakby nie powoduje dodatkowych utrudnień przez to, że jeździ wolno, jeździ dynamicznie, jeździ sprawnie. O to przecież właśnie chodzi w byciu dobrym kierowcą. Żeby jeździć dynamicznie. Ostatnia prosta, ostatni zakręt lewo, lewo skręt, ostatni... O, ja pamiętam, że tutaj miałem ciepło w gaciach na tym zakręcie. To jest ostatni zakręt na wjeździe do tego ośrodka. Ja powiedziałem, ostatni zakręt do zakończenia egzaminu, można powiedzieć. Ja już miałem ciepło właśnie, bo w ostatniej chwili przyhamowałem, bo właśnie ktoś jechał z naprzeciwka. Ale mam nadzieję, że Mike ćwiczył tutaj ten manewr skrętu w lewo. A nie, bo czekaj, bo my mamy lewo skręt, więc tam ci nie jadą jakby z przodu. A bo to jest tylko po prostu lewo skręt, no tak, tyle. Nie ma do jazdy prostej w lewo, tak, bo czasem tak jest, no. Dobrze, od razu na prawy pas sobie dobrał, świetnie. Ograniczenie do 70. Mini Mike lekko przyspiesza. No i jeżeli na tej prostej nic się nie wydarzy i puści kierunkowskaz w prawo już za kilkaset metrów, to oznacza jedno, mini Mike zdał. I teraz jest skręt w prawo. To znaczy tylko jedno, że jeżeli teraz się nie zajebie na tych światłach, no to zdał egzamin. Bardzo pewny skręt, elegancki. No i wygląda na to, że zdał. Nie, mini Mike zdał za pierwszy. Patrz, wjeżdża kierunkowskaz w prawo, cyk. My tutaj już dalej nie możemy wjechać, więc zatrzymujemy się przed ośrodkiem. No to zdał, to zdał. Chłopie, teraz będę, wiesz, nadupcony, mini Mike, przyjedziesz po mnie. Przyjeżdża mini Mike. Chłopie, wsiadam do jego fury i jedziemy. Jak tam? No nie jest bezbłędnie, zdamy. Wiadomo. I co, opowiadaj, jak było? Zgubiłem was w ogóle. No chwilkę byliśmy, nie byliśmy. No ale Krzygu to się trzymał z tyłu, nie dupska. Tak, ja mu kazałem, że no, blisko, żeby nikt nie wjechał między nas. Krzygu się dobrze tyłka trzymał. Największego strachu miałem tak, miałem światła czerwone. Miałem strzałkę w lewo, w prawo zaraz. Było takie raz, tak, tak. Mogłem jechać. Krzychu też na to zwrócił uwagę. Miałem światło, były światła niedziałające, pieszy. No i był pieszy, przechodził już. Tak miałem raz, na żółtym zahamowałem w ostatniej chwili. No tego się najbardziej stresowałem, ale dałem radę. Ale zdałem to, cieszę się bardzo. No i już widzę, że zdanie. Elegancko, tak się właśnie, proszę państwa, zdaje egzaminy. Szybko, sprawnie, bez problemu. Jest, mamy to, prawo jazdy zdane za pierwszym, bezbłędnie zdane prawo jazdy. Widzicie tu? Jak to rozdajesz prawo jazdy? Za pierwszym. Witam w chudę. Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Dziękuję też panu Jakowi i Dawidowi z Kodeksu, którzy mnie nauczyli jeździć bezbłędnie. Więc dzięki wam, chłopaki, i dzięki tej szkole zrobiłem prawo jazdy, dziękuję. Elegancko. A my teraz wracamy do domu się popalić ręce. Jak tu patrz, co się dzieje, patrz, co stary zrobił. Widzisz to? Zdał prawo jazdy, ale nagle podchodzi. Ale masz sisiora mokrego, błysku. Jest tam to, u góry? Gratulacje. Dziękuję bardzo. Pięknie. Bezbłędnie. Gratulacje. Bezbłędnie. No, ale sprawdźmy. Zajebiście. I co, ile zapłaciłeś? Ale ja. Wyprowadzam się z miasta. Mustang nie idzie do wyzadzenia. Teraz będziesz musiał się zaśmiać legalnie, bo on się zawsze z nas śmiał. O egzaminy, o prawo jazdy i zawsze wszyscy ci mówili, jak zdasz za pierwszym, to będziesz mógł się śmiać. No. No i zdałeś za pierwszym. Właśnie chciałem mi się poświęcić Pauliny, ale jej nie było. Ja jestem pod wrażeniem. Dumni naprawdę. Z syna dumni. Jesteśmy. Bardzo. No, Leo, ty jesteś dumny? Tak. Zajebiście. To gratulujemy czy nie gratulujemy? Gratulujemy. Ścigamy się i gratulacje, stary. Zajebiście. Ej, Murcik, jesteś? Za którym zrobiłeś prawko? Za czwartym. Ja za pierwszym. Gratulacje. No. Krokiet, a ty za którym rozwiązałeś prawo jazdy? Krokiet, zapraszam do bagażnika, jak coś. No, przepustki za niedługo. Bezbłędnie. Tam mi dwa razy powiedziałeś mi. Bezbłędnie? Bezbłędnie. Sheesh.
pamiętaj, że zdałaś teraz, nie znaczy, że umiesz zajebiście jeździć i bardzo proszę uważać na moje auto, żebyś mi znowu nie zarysował. No nie, nie, tym razem nie zarysuję. Dobra, o, dzwoni moje kochanie. I co zdałeś? Pokaż się na kamerze. Zdałeś czy nie? Nie zdałeś? Bezbłędnie, za pierwszym, a ty za którym? Ale ja jeździłam manualem, a nie automatem. Automatem to chyba ciężko nie zdać. Masz gratulacje. Dziękuję bardzo. Nie co, kończę ten odcinek. W moim aucie spotkamy się za jakieś 2 tygodnie, jak już odbiorę i będę mógł legalnie jeździć po polskich drogach. A pozdrawiam tych, co mówili, że nie umiem jeździć i życzę wam miłego dnia. Elo.